Cześć. Cześć. Cieszymy się, że możemy Was zabrać na kolejną wycieczkę. Dzisiaj zapraszamy do miasta artystów, wielowiekowej historii, spichlerzy i sielskiego wypoczynku wśród śpiewu ptaków. Kazimierz Dolny to prawdopodobnie jedyne miasto w Polsce o tak wyjątkowej atmosferze. Można tu zaznać spokoju w otoczeniu rzeki, wzgórz pociętych wąwozami oraz licznych zabytków. Miasto upodobali sobie artyści. Dziś znajduje się tu ponad 40 galerii sztuki. Historyczne związki uczyniły z Kazimierza prawdziwy tygiel kultur, wyznań i narodowości. Kazimierz to perła lubelskiego renesansu, który odnajdziemy w otaczających rynek kamieniczkach, kościołach oraz w stojących wzdłuż rzeki spichlerzach. Podziwiać tu można najpiękniejszą zachowaną polską architekturę, za którą tęskni spragniona estetyki dusza. O tak, ta bardzo spójna i obecna w całym mieście architektura nadaje mu wyjątkowy klimat. Tu wciąż jeszcze słychać echa poprzednich wieków. Nazwa miasta wywodzi się nie od Kazimierza Wielkiego, jak wielu chce wierzyć, lecz od Kazimierza Sprawiedliwego, który nadał tu ziemię siostrom norbertankom. Później, dla odróżnienia od dzielnicy Krakowa o tej samej nazwie, dodano mu miano Dolne, gdyż leży w dolnym biegu Wisły. Trzeba przyznać, że mało u nas miast o takim uroku i atmosferze. Na samym środku rynku do dziś stoi zabytkowa studnia. Uważajcie obok niej na miejscowe cyganki, które potrafią naciągnąć na nieplanowane wróżby. Mnie jedna prawie namówiła. Rynek Kazimierza z trzech stron zamykają fronty kamienic. Od czwartej strony otwiera się on na malowniczo położony kościół. Widok ten jest wyjątkowo piękny i na trwałe wpisał się w pejzaż miasta, co stało się częstym motywem malarstwa. Dźwiękowym znakiem rozpoznawczym Krakowa jest doskonale Wam znany hejnał mariacki. Podobnie Kazimierz ma swoją melodię wygrywaną co godzinę na pierwszym w Polsce kurancie strojnym, który zamontowano na kościelnej wieży. Ten dominujący w panoramie miasta kościół pierwotnie ufundował znany nam już Kazimierz Wielki. Stylistyka świątyni posłużyła za wzór dla wielu kościołów budowanych na Lubelszczyźnie. Wyjątkowym zabytkiem kościoła są najstarsze w naszym kraju kompletne organy. Kazimierz był niegdyś niezwykle bogatym miastem, a to za sprawą położenia nad brzegiem Wisły. Dzięki niej kwitł tu handel zbożem składowanym w spichlerzach, których liczba w czasach świetności miasta sięgała aż 60. Był to najważniejszy port handlowy na Wiśle, którą towary spławiano do samego Gdańska. Późniejsze wieki nie były już tak łaskawe, gdyż potop szwedzki i przetaczające się tym szlakiem wojny, a wreszcie rozbiory Polski, doprowadziły miasto do ruiny. Sprowadzenie tu osadników i kupców wielu narodów oraz kultur pozwoliło na nowo je ożywić. Wiecie, że kulinarnym symbolem Kazimierza, znanym nie tylko w Polsce, jest drożdżowy kogutek? Nawiązuje on do legendy o kogucie, który pomógł pokonać diabła gnębiącego miasto. Zaś po moim kogutku zostały już tylko okruszki dla wróbli.
Miłośników historii niewątpliwie zainteresują tutejsze zabytki, takie jak kościoły, położony na wzgórzu zamek, synagoga czy klasztor franciszkanów. Niejednego ucieszy też zapewne bogactwo gamy tutejszych hoteli, pensjonatów i pokoi do wynajęcia na weekend. Dziś nie znajdziecie tu supermarketu czy galerii handlowej. Są za to liczne galerie sztuki, restauracje, kawiarnie oraz oryginalne ogrody mieszkańców. W czasie jednego z naszych spacerów poznaliśmy panią Kazimierę, córkę Kazimierza, urodzoną w Kazimierzu i również w Kazimierzu uprawiającą jeden z najbardziej ukwieconych ogrodów miasta. Do malowniczego Kazimierza przyjechaliśmy wiosną, która zewsząd oszałamiała wręcz ferią barw i zapachów. Jak zapewne zauważyliście, naszą opowieść rozpoczęliśmy od fantazyjnego popisu Drozda Śpiewaka, a to dlatego, iż tak właśnie miasto nas przywitało. Rzeczywiście, to był niekończący się koncert zaśpiewów, treli, gwizdów, ćwierkania, szczebiotu i świergotu setek ptaków. Wystarczyło otworzyć okno, by włączyć swoistą ptasią listę przebojów. Po drugiej stronie Wisły znajduje się niewielkie miasteczko Janowiec, w którym odwiedzić można kolejny z nadwiślańskich zamków lub wypić kawę na bardzo klimatycznym ryneczku. Janowiec z Kazimierzem łączy wygodna przeprawa promowa znajdująca się na końcu promenady, będącej ulubionym miejscem spacerowym turystów. Od 14 lat oba miasta wspólnie goszczą festiwal filmu i sztuki pod nazwą Dwa Brzegi. W tym czasie odbywają się tu koncerty, wystawy, spektakle teatralne i projekcje filmowe, promujące kino artystyczne, autorskie i niezależne. Nieopodal Kazimierza leży też niewielka osada, będąca swoistym skansenem artystów. Mięćmierz dawniej stanowił osobną wieś, zaś dzisiaj jest częścią Kazimierza, z którego centrum można tu dojść szlakiem spacerowym. W naszym odczuciu Kazimierz Dolny to miejsce o niespotykanym uroku. Jego spokój relaksuje i przyciąga zmysły. Niewątpliwie za jakiś czas znowu tu zajrzymy, co i Wam wszystkim gorąco polecamy. Dziękujemy Wam za wspólny spacer. Już teraz zapraszamy na kolejne. Do zobaczenia. Pa!